tu mamy jakieś malowania, ale ja chyba wezmę standardowe kolory. Zobaczcie, kozacko, nie? Co myślicie o tej furze? Ta dźwignia od zmiany biegów wygląda, jakby był to włożony kluczyk, nie? Do stacyjki. Śmiesznie. Fajnie by było takim autem pojeździć. Podoba mi się ta deska rozdzielcza, taka prosta jest. No dobra. Pojeździmy najpierw bez tuningu. Ale myślę, że fajna fura jest, nie? Zobaczcie ty, jak się fajnie świeci z tyłu. Futurystycznie. Widzę, że nie tylko ja mam to Porsche, ale to nic. Fajne auto. Fajno ma tę lampę z tyłu. Podoba mi się. I fajny wysłany spoiler. Dawaj go na Willy. Nie no, chyba nie. Patrzcie, tam mamy nawet ten. Ilość przejechanych kilometrów. To on już tyle przejechane ma? Kurde, ja dopiero do niego wsiadłem. Mamy też akcelerometr. Nieźle. Fajnie, że to w tej grze działa, nie? Rzeczywiście. Ale szczerze, wolę ten samochód oglądać od tyłu, bo naprawdę ma bardzo ładny tył. Strasznie mi się podoba, jak się świeci. Cyk. Bardzo dziwna charakterystyka, zobaczcie. Mamy tutaj hybrydową jednostkę. Bardzo wysoką prędkość maksymalną, z tego co widzę. Ciekawe. O kurde, ej, naprawdę jest bardzo wysoka prędkość maksymalna, według statystyki. Jak będzie w rzeczywistości, to musimy to sprawdzić. Na razie nie instalujemy tego opcjonalnego ospoilerowania. Tylko sprawdzimy tak. W sumie z turbo mogłoby być też ciekawie, nie? Jakby zainstalował. Ale interesuje mnie teraz ta charakterystyka, że od niskich obrotów ma jakby większy moment. Więcej mocy ma od niskich obrotów, nie? Yes. Ej, jedziemy na Forzaton tym samochodem. Joki dzik. Gdzie trzeba jechać? O, dobra, to pojedziemy akurat autostradą. Świetnie. Jok, to ciśnie. I to jeszcze bez turbo, nie? To wyobraźcie sobie, co będzie z turbo. Nie mogę go opanować. O kurde. Myślę, że do tej prędkości maksymalnej będzie się dość długo rozpędzać. Takie coś mam przeczucie. Ale fajnie wygląda to światło z tyłu, nie? Jak, nie wiem, Robocop? Coś takiego. Kurde, ale dzikus. Nawet całkiem dobrze skręca bez ospoilerowania, także ciekawie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo możemy go jeszcze porobić mocniej.
skoki robimy, tak? Cyk! Hehe, spoko. Hehe, kojarzycie? Podoba wam się rejestracja ponyczek? Tak, Pączek, to z dedykacją dla ciebie. O kurde, ale teraz to jest dzik. Co się z tym samochodem dzieje? Dobra. Zobacz. O, fuck. Co tu się podziało? Nie pchaj mnie, ziomek! Co się wydarzyło? Dobra. Mam swoje własne dedykowane 911 w ludzkiej stajni. No a jak? Kurde, 400 na każdej prostej, co się dzieje? Jezu, jak to pędzi! To jest taka Agera RS. Ej, naprawdę! Jakiś szok! Zobaczcie, jaka prędkość! A on pod górę jedzie. Co się dzieje? On jest jakiś przesadzony. I nawet wykręcił tutaj prawie przy pełnej prędkości. Co? Ja pierniczę, co za koks. Zróbcie sobie go. Zobaczcie. Batmobil. ...440. To na luzie, nie? Nawet całkiem dobrze przy takiej prędkości się prowadzi. Tylko przy tych niższych prędkościach jest bardzo ciężko go opanować. Patrzcie, patrzcie. 42. Było 442 z górki. Nieźle. I wyrobił na tym zakręcie, kurde, z taką prędkością, ja nie wierzę. Ja się idę nim ścigać, nie? Jest 10 osób. Igor Gaming, witam, witamy nowego subskrybenta na tym, na moim kanale. Proszę bardzo, pojawiła się nowa osoba. Ojej. Pierwszy będę? Nie no, chyba nie. Bardzo ciężko tutaj z ludzkami wygrać, to są same koksy. Próbuję tutaj delikatnie na zakrętach. Można łatwo wypaść, naprawdę. Nie wiadomo, kiedy się z tą prędkością zatracisz w tym aucie. Jest. Ja tutaj tylko delikatnie trigger od gazu dotykam, naprawdę.
Tak na 1/3 to jest max. Na 1/4 nawet bym powiedział, to jest max na tych zakrętach. Ale spoko, będzie to taki moment, kiedy docisnę do końca. Tu jest taka fajna prosta i stworzymy zaraz taki wyścig, który naprawdę będzie kozacki. Podniosło mi przód. Jezu. Dobre, dobre. Tam była taka malutka hopka. Nieźle. Co z limuzyną? No właśnie, kurde, nie zdobędziemy jej chyba. A ta porczawka jest dobra. Kurde, kozak auto. Najlepsza jest ta hopka tutaj. Czekaj, to tutaj się jedzie? Nie, ta hopka, o tutaj jest najlepsza, ta prosta. Ja będę musiał tam wyścig zrobić. Wyzwanie, 500 km na godzinę, oj! To chyba tylko przy zderzeniu z pociągiem. Tu trzeba wyścig zrobić, tu jest fajna prosta, tutaj żadnego wyścigu nawet nie ma zrobionego. Ach, to golfina, patrzcie, że nawet rower nie spadł. Musi mieć naprawdę dobre zaczepy z Tesco, nie? Na ten rower. Porsche 911 Carrera. Tak sobie wygląda. Jest przekozak po tuningu.